Minutę, tak? Mniej więcej, bo tak mogą bijać na sztywną pół godziny, nie? Nie, niemożliwe. Nie. Musimy dać każdemu szansę. Rozumiem. Test jest nad własną głową, proszę Państwa. Może chyba zasada jest prosta. Zawodnicy są przygotowani. Do wygrania jest świetna nagroda na S. Satysfakcja. Można sobie tą pianę zabrać do domu. Można wybiec bezy. Proszę od Państwa brawka dla nich tak na rozgrzewkę, bo mają tremę straszną, bo tu makłowi wcześniej stał. 5, 4, 3, 2, 1, start! I zaczęły się pierwsze wrocławskie mistrzostwa w biciu piany na czas. Na stanowisku pierwszym w różowej, erotycznie pachnącej bluzce fantastyczna, piękna kobieta opalona w ciemnych okularach. Na imię ma, jeszcze nie wiem jak, ale za chwilę się dowiem, Marta. Marta ma na sobie specjalną kolię, nie wiem, to chyba są brylanty, które przywiozła z wakacji w Bułgarii. Marta na co dzień nie bije piany, w domu zajmuje się tym ktoś inny, ale jeśli ma tylko wolną chwilę, to po pracy w biurze, a pracuje w biurze rachunkowym, przychodzi do domu, żeby sobie taką pianę dla przyjemności poubijać. Tuż obok niej, na stanowisku numer drugim, mężczyzna w koszuli koloru pomarańczowego, okulary założone na czoło, są pierwsze ślady takiego łysienia. Mężczyzna ma na imię, jeszcze nie wiem jak, ale za chwilę się dowiem. Mówi jak ma na imię teraz, bo ja mówię szybko. Pan Zbyszek, pan Zbigniew na co dzień zajmuje się biciem piany, jest lokalnym prawnikiem i bardzo często w swoim biurze prawniczym swoim klientom właśnie bije pianę. To Zbyszek na stanowisko numer 2. Na prawo od Zbyszka jest chyba najmłodsza uczestniczka dzisiejszego turnieju. Nie wiadomo jak ma na imię i prawdopodobnie nam też nie powie, bo jest za bardzo zajęta biciem piany. Ma na oko 9-10 lat. Nie wiemy jak ma na imię. Pawle, jak ma na imię twoja uczestniczka? Alicja. Alicja w domu niczym się nie zajmuje, bo na razie jest dzieckiem, więc nie ma żadnych obowiązków. Jedyny obowiązek to przyjść do domu i odrobić lekcję, a później grzecznie się bawić i pójść spać tuż po dobranocce. Na prawo od pani Alicji jest pani Krystyna. Pani Krysiu, dzień dobry. Jak pani ma na imię, pani Krysiu? Urszula. Pani Krysia ma na imię Urszula. I pani Urszula w ogóle nie za bardzo wie, co tutaj robi, bo przyjechała z Otwocka i jest we Wrocławiu. Z Wrocławia jest pani, ale tak sobie mówię. Jest pani z Wrocławia, pani Urszula w życiu ubiła już 250 kg jajek. Jest to jej ulubione zajęcie, ponieważ jest bezrobotna, dlatego codziennie ubija jaja. I na stanowisku numer 5 jest pan w białej koszulce, który ma na imię... Pan Adam. Pan Adam wywodzi się z raju. Ostatnio rozwiódł się ze swoją partnerką Ewą i właściwie od tej pory nie za bardzo wie, co ma robić, czyli po prostu bije jaja. Jedno bicie jaja u pana Adama trwa mniej więcej 2 godziny i jak tylko dochodzi do takiej perfekcji, zwłaszcza w weekendy, bo ma więcej czasu, to potrafi zejść nawet do 1 godziny. W niebieskiej koszulce ostatni uczestnik naszej zabawy, pan Marian. Panie Marianie, co pan robi na co dzień? Gotuje. Co pan gotuje i dla kogo? Wszystko. Pana ulubiona potrawa? Bigos. Bigos. A jak panu idzie bicie jaj? Mamy już finalistów dwójkę. Już są finaliści. Bo ja też starałem się bić pianę, dlatego proszę bardzo. Są finaliści. Proszę Państwa, doszło do sensacji. Każdy zakłada swój kapelusik teraz. Sprawdzamy. Proszę po ubiciu piany nad głowę i komu się utrzyma, ten wygrywa. Panie Marianie, niech pan nie... Bardzo dobrze, jaja są dobre na porost włosów i tak dalej. Widzi pan, przytrzymał rózgą. Pani z Bułgarii, jak u pani?